Czołem. Jest to znowu powtórzenie, reupload drugiego filmu, który znalazł się na moim kanale, który nosił tytuł Biblioteka Numizmatyka. I odnosił się do książki, którą tutaj widzicie, czyli podręcznika numizmatycznego Józefa Tyszkiewicza, który pierwotnie został wydany w 1890 roku, tutaj w formie reprintu z roku 1990 bodajże 5. Bardzo ciekawe wydawnictwo, bardzo dostępne, ponieważ na stronie WCN kosztuje 20 zł i najczęściej da się bez problemu kupić i tylko dołożyć do zamówienia, które tam składacie, więc za 20 zł jeśli coś kupicie w WCN możecie stać się jego właścicielem. Książka jest dość ciekawa dlatego że Tyszkiewicz zestawił monety, opisał ich ceny dla egzemplarzy dobrze zachowanych w markach niemieckich warto zwrócić uwagę na to, że wówczas było bardzo dużo monet, które, monet, które były rzadkie i już rzadkie nie są w związku z tym nie jest to na pewno dobre źródło informacji takie na 100% ale daje pewien, pewien pogląd przede wszystkim bardzo dobrze nadaje się do sporządzania podręcznych notatek na temat wielu monet na temat tego, czy mamy taką monetę, w jakim stanie mamy taką monetę. Mój egzemplarz jest już dawno temu popisany mocno ołówkiem, pisze komu czego brakuje i tak dalej. I bardzo się przydaje. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób jest tutaj, jest tutaj opisanie, to Tyżkiewicz, kiedy nie do końca znał cenę, za którą można kupić taką monetę, bo były to monety rzadkie i jednostkowe, pisał przy cenie znak zapytania. Jeżeli nie był pewny, czy moneta taka istnieje, to pisał również przy nazwie monety znak zapytania. Także jest to bardzo ciekawa książka, w pewien sposób nieaktualna, ale na pewno z racji jej dostępności i poręczności, ponieważ mamy tutaj, mamy tutaj 74 małe strony i dwie tablice, jest świetna. Także serdecznie polecam. Zapraszam Was oczywiście do oglądania innych filmów na moim kanale. Zapraszam Was do subskrybowania i włączenia powiadomień, bo na pewno się przydadzą w tym momencie, kiedy teraz znowu publikujemy materiały. Tutaj widzimy tablice, herby i znaki mennicze na monetach i kilka monet, które wymagały ilustracji do tego, żeby je opisać. Zdaniem Tyszkiewicza, no ale niemniej jednak są to tylko dwie tablice, także niewiele. Dzięki wielkie, no i do zobaczenia w następnych materiałach. Hej!